Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księży Biskupie, pierwszy i wieloletni asystencie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Przybywamy dzisiaj do Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, aby Najświętszą Eucharystią uroczyście kontynuować obchody 20. rocznicy powołania Akcji Katolickiej Warszawskiej po 50 latach przymusowej przerwy. Natomiast tuż po mszy świętej przejdziemy do Pałacu Arcybiskupów Warszawskich na konferencję, które wygłosi Wasza Ekscelencja, przewodniczący naszej mszy świętej, pani Krystyna Bochlińska i ksiądz profesor Krzysztof Pawlina. Akcję katolicką powołał do istnienia papież Pius XI, natomiast w 1930 roku do Polski sprowadził ją kardynał August Chlont, ówczesny prymas Polski. W ciągu 9 lat istnienia do wybuchu wojny stowarzyszenie skupiało 750 tysięcy osób. W Warszawie Akcja Katolicka rozwijała swoją działalność pod okiem księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego i miała się świetnie. I tu dopisałem, ale tylko przez 9 lat. W 1993 roku podczas wizyty biskupów polskich w Watykanie Ad Limina Apostolorum Ojciec Święty Jan Paweł II upomniał się o obecność Akcji Katolickiej na duszpasterskiej mapie Polski. Biskupi spełnili to życzenie papieża Polaka. I tak 12 kwietnia 1995 roku ksiądz kardynał Józef Glemp powołał dekretem Akcję Katolicką Archidiecezji Warszawskiej. Dzisiejsza msza święta zamykająca uroczyste obchody rocznicowe jest dziękczynieniem za 20 lat ofiarnej pracy dla Kościoła Warszawskiego, a także błaganiem o potrzebę łaski w działalności Stowarzyszenia dla nas, naszych pasterzy, asystentów kościelnych Akcji Katolickiej i hierarchów Kościoła Warszawskiego. Księże Biskupie, prosimy o przewodniczenie mszy świętej, wygłoszenie nam słowa i prosimy już teraz o otoczenie wszystkich członków Akcji Katolickiej modlitwą. Bóg zapłać. Kochani, ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie muszę nikogo upewniać, że czuję się młodszy, ponieważ 20 lat temu z wieloma z Was znamy się po imieniu, znamy twarze. Nie zawaham się powiedzieć, otwierając się na powiew Ducha Świętego, tak jak potrafiliśmy, przyczynialiśmy się do ożywienia i odnowienia Akcji Katolickiej, organizacji Kościoła Powszechnego w naszym partykularnym warszawskim kościele. Łączy się z nami ksiądz kardynał Kazimierz. Prosił mnie wczoraj wieczorem, bym przekazał Wam serdeczne pozdrowienie. Teraz pewnie dojeżdża do Berlina, a później wieczorem będziemy dziękować Bogu po raz kolejny za kanonizację ojca Stanisława Papczyńskiego. A dzisiaj dziękujemy za wszelkie dobre owoce Akcji Katolickiej, która prowadziła swoją działalność, prowadzi i nadal będzie prowadziła przede wszystkim działalność apostolską w naszym partykularnym kościele w archidiecezji warszawskiej. Przejmuję tę intencję, o której mówił ksiądz Piotr, obecny asystent Stowarzyszenia Apostolskiego, a myślę, że lepiej tego nie wyrażę, kiedy powtórzę, tak to rozumiem, hasło tego jubileuszu, prawda? Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Przeprośmy Pana za wszystkie nasze słabości, grzechy, zaniedbania. Prośmy o łaskę skruszonego serca, byśmy godnie przyjęli Słowo Boże i złożyli najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła,
a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szabel. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. Oto Słowo Boże. Pan Bóg objawi swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pokazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Krańce ziemi, zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu, na oczach Pana Króla się radujcie. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby,
ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Pani Prezes Zarządu Krajowego, Pani Prezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej i druga Pani Prezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Białostockiej. Jest z nami obecny także ksiądz asystent, który od początku, o ile sobie dobrze przypominam, od początku jest asystentem tej organizacji apostolskiej katolików świeckich, o której odżycie czy ożycie prosił dzisiaj święty Jan Paweł II. Pamiętajcie, trzeba, aby ożyła. I od tego się wszystko zaczęło. Kiedy Ojciec Święty wypowiedział te słowa, wzięli sobie do serca te słowa biskupi i pracowaliśmy nad przygotowaniem nowego statutu oraz powołaniem do życia akcji katolickiej zarówno w diecezjach, jak i ogólnopolskiej organizacji katolików świeckich, których charyzmatem pierwszym jest najbliższa współpraca z hierarchią Kościoła. Ciągle o tym sobie przypominamy, a w niektórych wypadkach ona jest tak bardzo intensywna, że staje się mandatem munus. Munus. Moi kochani, w zeszłym roku i w tym roku wiele diecezji obchodzi 20. rocznicę. Dożyliśmy takich czasów, że także 20 lat nazywamy jubileuszem. Kiedyś było tak, że jubileusz to było 25 lat i 50 lat, a teraz to już i 10 lat i 5 lat nazywamy jubileuszem, ale niech tak będzie, przeżywamy jubileusz. Jubileusz 20-lecia. Słyszę, że będziecie obchodzić to w archidiecezji białostockiej. W czerwcu będę obecny także w Poznaniu, 25 czerwca, gdzie tamtejsza akcja katolicka będzie obchodzić 20-lecie. Będziemy wspominać pierwszy kongres. Wy przeżyliście drugi kongres także w Krakowie. Kilka dni temu, przez parę dni, byłem w ośrodku Akcji Katolickiej Włoskiej i tej światowej organizacji FIAC w domu Spacis i bardzo intensywnie o tym myślałem i modliłem się w intencji wszystkich członków naszego stowarzyszenia. To taki wstęp, takie Sitz im Leben, takie osadzenie w tu i teraz naszej organizacji. Kochani, ufamy, krótka refleksja na temat dzisiejszej liturgii słowa. Dzisiaj wspominamy wspomnienie świętego Barnaby. I wysłuchaliśmy tych dwóch czytań. Pierwsze pochodziło z Dziejów Apostolskich, a drugie z Ewangelii według świętego Mateusza. Stawiałem sobie pytanie i głośno je powtarzam. Jakie wnioski z tego święta i z tych czytań możemy wyciągnąć konkretnie my, członkowie i asystenci Stowarzyszenia Apostolskiego Akcji Katolickiej? Tradycja mówi, że święty Barnaba należał do 72 uczniów Pana Jezusa. O czym to mówi?
Mówi to o tym, że do misji ewangelizowania słowem i czynem nie zostali powołani i posłani tylko apostołowie 12, ale także wszyscy uczniowie Pana Jezusa. On później został biskupem, ale na początku należał do 72, których posłał Pan, ażeby głosili Jego osobę i Jego naukę. No i to jest rzeczywistość każdego człowieka ochrzczonego, każdego człowieka świeckiego. Ktoś by powiedział, że to są rzeczy oczywiste. Intelektualnie są to rzeczy oczywiste, ale egzystencjalnie i eklezjalnie nie są to takie rzeczy oczywiste. I sądzę, osobiście jestem przekonany, iż obchodząc 20. rocznicę czy jubileusz akcji katolickiej w różnych diecezjach, musimy Boga prosić o to, by umocnił nas w misji apostolskiej i w tym, byśmy stawali się nauczycielami tej misji w Kościele Świętym. By jak najwięcej ludzi świeckich przekonało się do tego, ponieważ rzeczywiście potrzebujemy misyjnego nawrócenia całego Kościoła. Duchowni i członkowie akcji katolickiej jesteśmy w mniejszości. I chodzi o to, ażeby przekonać do misyjności, pomóc w wypełnianiu mandatu misyjnego jak największą liczbę katolików ochrzczonych. Pomyślmy, dzisiaj 1 300 000 000 ludzi to katolicy, a chrześcijanie, czyli ochrzczeni, jeszcze więcej, a ponad 7 000 000 000 ludzi żyje na świecie. Potrzebujemy apostołów i potrzebujemy świadków. I tego nas uczy święty patron dzisiejszego dnia. Drugą wskazówkę, którą widzę, nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak, bardzo dużo było mowy o Duchu Świętym. Przez świętego Łukasza Barnaba scharakteryzowany był jako człowiek dobry i pełen Ducha Świętego. Pełen Ducha Świętego, a gdzie Duch Święty, tam Jezus, a gdzie Jezus Chrystus i Duch Święty, tam Bóg Ojciec. I ten apostoł tak intensywnie przeżywał tę łączność z Chrystusem, przez Niego, z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. I jaką ja osobiście wyciągam wskazówkę i dla nas, prezbiterów, biskupów, ale tak samo przecież apostołów świeckich, byśmy nasze apostolstwo wywodzili z głębi wiary. To nie chodzi tylko o aktywność w Kościele. To nie chodzi tylko o współpracę z Kościołem hierarchicznym, tą zewnętrzną, w organizacji liturgii, uczestnictwie w liturgii, w organizacji różnych przedsięwzięć świeckich, ale chodzi o odkrycie najgłębszej inspiracji, która płynie z wiary. A wiara to jest relacja osoby do osoby. A wiara to jest uobecnianie Pana przez Ducha Świętego w różnych formach. Moi kochani, ja się dzisiaj modlę, byśmy tak podchodzili do uczestnictwa w organizacji apostolskiej, w akcji katolickiej. Dziękujemy i proszę was, dziękujcie Bogu, żeście usłyszeli ten powiew Ducha i żeście usłyszeli zaproszenie Jezusa Chrystusa do tego, byście przyjęli prawdę i byście realizowali tę prawdę. A prawda jest taka, że przez chrzest zostajemy z Nim włączeni, złączeni, nierozerwalni. To złączenie później jest intensyfikowane w każdym sakramencie. A prawda jest taka, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty wiary, sióstr i braci, bez której do wspólnoty wiara więdnie, wypacza się, zanika. I ta prawda najgłębsza jest taka,
że wiara przeżywania we wspólnocie domaga się samej swojej natury dawania świadectwa i słowem, i przykładem życia. Im więcej jej dajemy, tym więcej jej mamy. Myślę, że ten fundament i źródło nadprzyrodzone aktywności w organizacji katolików świeckich jest bardzo ważne. To, co niektórzy filozofowie nazywają wartościami wertykalnymi. Dzisiaj świat nam proponuje to, co ziemskie, wartości horyzontalne. Będę starał się o tym mówić w wykładzie, o którym mnie poprosiliście. Ale nie możemy zagubić tego, co najistotniejsze, co jest u podstaw i u źródeł naszego zaangażowania i naszej aktywności. Prawda? Relacja osobista i osobowa z Panem Jezusem, przeżywanie jej w Kościele Świętym, otwarcie się na powiew Ducha Świętego, który prowadzi zarówno do jedności z Bogiem Ojcem, ale tak samo z braćmi i siostrami, ponieważ wypełniając swoją apostolską rolę, przecież wypełniacie misję Kościoła, który jest jakby sakramentem, znakiem i narzędziem jedności w Chrystusie człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Prawda? To jest druga wskazówka. Moi kochani, jeszcze jedno. Apostoł Barnaba był człowiekiem bardzo otwartym. On odegrał bardzo ważną rolę na Soborze Jerozolimskim. Wiecie przecież doskonale, o co chodziło. Powstał w pewnym sensie spór, czy ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, mają przyjąć prawo mojżeszowe, poddać się obrzezaniu, czy jest to niekonieczne. Nawet wśród apostołów było takie rozdwojenie, co nam mówi, że w pewnym sensie spór, konflikt, kryzys należy do natury życia. Zawaham się powiedzieć także do rzeczywistości kościelnej. Nie możemy się tego bać, ale musimy się uczyć, ażeby te spory i konflikty w otwarciu na Ducha Świętego rozwiązywać. I wtedy one dopiero prowadzą do zacieśnienia wspólnoty. I czego nas uczy Barnaba, który odegrał tak wielką rolę? Przecież nie zapominajmy, to dzięki jego świadectwu apostołowie uznali misję Pawła, bo nie było to na początku takie oczywiste. Ktoś, kto pochodzi nie z naszego grona, który mówi, że w sposób cudowny ujrzał Pana umęczonego i zmartwychwstałego i on głosi Jezusa Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego poganom, a przecież nic wspólnego z nami nie ma. I poproszono o świadectwo Barnabę, który, jak znowu mówi tradycja, najprawdopodobniej wraz z Pawłem, z Szawłem pobierał nauki u Gamaliela. To byli ludzie światli, to byli ludzie wykształceni, to byli ludzie żyjący Bogiem, aktywni członkowie pierwszego ludu wybrania. I dopiero kiedy się spotkał z Pawłem, rozeznał sytuację Barnaba, zaświadczył o tym wśród starszych, Paweł został uznany jako pełnoprawny apostoł Pana Jezusa Chrystusa. Jaka to jest wskazówka dla nas? Bo dla mnie, i tym się z wami dzielę, jest to wskazówka do tego, byśmy byli otwarci. Byśmy nie zamykali się w sobie. Byśmy byli otwarci na współpracę z innymi zrzeszeniami, grupami. I byśmy nie zawahali się iść do tych ludzi, którzy mimo, że przyjęli chrzest i zgodnie z księgami kancelaryjnymi są chrześcijanami i katolikami, ale tak naprawdę ani wiary nie praktykują, ani zgodnie z jej zasadami nie żyją. To jest jedno z największych wyzwań. Byśmy potrafili nawiązać kontakt z ludźmi, którzy mówią,
Nie jestem zainteresowany Bogiem. Spotkałem, bardzo często spotykam takich ludzi. Nawet mówią, jesteś fajny, ale nie rozmawiajmy o Bogu. Mnie to nie interesuje. I najłatwiej zrezygnować i z Pana Jezusa, i z wiary. Ale co zrobić, żeby osadzając ten proces w pewnej perspektywie, nie rezygnować z mandatu apostolskiego? Nie od razu narzucając, nie od razu mówiąc o Bogu, nie od razu wyciągając różaniec i zachęcając do Niego, bo zniechęcimy tego człowieka, ale spotkać się z Nim na płaszczyźnie ogólnoludzkiej, zaprzyjaźnić się z Nim i nigdy nie rezygnować z dotarcia z Panem Jezusem, który przecież wierzymy, jest jedynym Zbawicielem człowieka, jedyną nadzieją dla każdego z nas. Nawet dla tego, który mówi, że nie jest tym zainteresowany i że jest szczęśliwy. Bez Pana Jezusa, który otwiera nam drogę do Boga Ojca, Boga miłości i miłosierdzia, żaden człowiek nie może być szczęśliwy. Gdyż niespokojne jest serce nasze, dopóki w nim nie spocznie święty Augustyn, ale także każdy i każda z nas. Czujemy to, prawda? Czyli otwarcie, misyjność. Tego nas uczy Barnaba. No i żeby za długo nie mówić, kochani, jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę, że później w tym rodzaju wykładu czy moich refleksji za godzinę też wybrzmi, bo wczoraj o tym intensywnie myślałem. Moi kochani, w Ewangelii Świętej jest mowa o pokoju. Ci apostołowie, którzy zostali rozesłani, ażeby apostołować, świadczyć o Panu Jezusie i Jego głosić, dają ludziom pokój. Pokój szczególny, nie pokój świata, ale pokój, który płynie z wiary w Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to jest też jedno z zadań akcji katolickiej, by być środowiskiem pokoju. Nigdy nie powinna stać się organizacja apostolska, tak jak żadne środowisko w Kościele, takim źródłem zarzewia i podziałów. Ojcem podziałów jest szatan. Bóg i autentyczna wiara zawsze robi pokój. I kochani, nie trzeba być wnikliwym obserwatorem choćby rzeczywistości społecznej i kulturowej naszej ojczyzny, ale i całego świata, by zauważyć, jak bardzo tego pokoju potrzebujemy. Dzisiaj modlę się i was zachęcam do tej modlitwy, byście byli środowiskiem i narzędziem budowania pokoju. Pokoju Bożego. Pokoju Chrystusowego. Naprawdę i w Kościele go potrzebujemy, i w naszych rodzinach go potrzebujemy, w Polsce go potrzebujemy, i w całej wspólnocie ogólnoświatowej w Europie go potrzebujemy. My powinniśmy się jako świeccy apostołowi i asystenci o ten pokój modlić, ale także stawać się dzięki otwarciu na Bożą łaskę takimi pomocnikami Boga w budowaniu i krzewieniu Chrystusowego pokoju. Moi kochani, umiem dzisiaj spontanicznie zwrócić uwagę na te cztery sprawy, na te cztery konsekwencje, tak jak je przeżywam, dzisiejszego patrona, świętego Barnaby. W Warszawie mamy Barnabitów. Ojciec Kazimierz, chociaż jego niemal tam akcja katolicka też działa, księże Piotrze, prawda? Jeszcze na jedno chciałem zwrócić tylko uwagę już na koniec. Bardzo serdecznie wszystkim księżom, tak jak i wam dziękuję, pocztom sztandarowym, ale chciałem zwrócić uwagę na jedno, na tę ciągłość, którą tutaj reprezentują i przedstawiają asystenci parafii w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Jest ksiądz proboszcz senior, który przez długie lata był asystentem akcji katolickiej. I teraz
jest ksiądz Dariusz, obecny ksiądz proboszcz. I to jest piękny znak, prawda? Piękny znak współpracy i znak ciągłości. Ciągłości. Zachowajcie tę ciągłość. Prawda? Żeby nie było przerw, żeby była ciągłość. Pamiętacie, wspominamy dzisiaj także zmarłych członków Akcji Katolickiej. Szczególnie w kontekście tej parafii pana Zygmunta, świętej pamięci Komora, który odegrał wielką rolę w naszej apostolskiej organizacji Archidiecezji Warszawskiej. Wszystkim więc z całego serca dziękuję. I kochani, prośba o modlitwę was świeckich. My modlimy się za was, a wy módlcie się za nas, byśmy wszyscy we wspólnocie Kościoła wypełnili naszą życiowe powołanie, życiową rolę. Amen. Moi kochani, skierujmy teraz do Boga, naszego najlepszego, miłosiernego Ojca, serca płynące prośby w ramach modlitwy powszechnej. Módlmy się za Kościół Święty, jego pasterzy, księdza kardynała Kazimierza, księdza biskupa Piotra i wszystkich kapłanów, asystentów Akcji Katolickiej, aby skutecznie przybliżali współczesnemu światu prawdy wieczne. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. Za naszą ojczyznę udzielaj jej, Panie, bezpieczeństwa, a nam wszystkim pozwól żyć w prawdziwej wolności i sprawiedliwym przestrzeganiu słusznych praw człowieka. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. Za wszystkie dzieci, młodzież, za całe rodziny, aby ich codzienne życie opierało się na chrześcijańskiej wierze i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za członków Akcji Katolickiej, władze naszego stowarzyszenia, z obecną wśród nas nową panią prezes Krajowego Instytutu Urszulą Furtak, abyśmy stawali się coraz bardziej świadomymi, światłymi i czynnymi członkami Kościoła Świętego. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. Za zmarłych, księdza kardynała Józefa Glemba, zmarłych kapłanów, parafialnych asystentów Akcji Katolickiej, wszystkich zmarłych członków naszego stowarzyszenia, aby odebrali obfitą nagrodę od Pana. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy wykorzystywali przemijające chwile naszego życia, wzbogacając je zasługami przed Bogiem, sędzią sprawiedliwym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wszechmogący wieczny Boże, nasz najlepszy Ojcze i Król narodów, pokoleń i wieków, spraw, abyśmy otrzymali to, o co Cię z ufnością prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem nasze dary. Niech one nam wyjednają gorącą miłość, z jaką święty Barnaba niósł poganom światło Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie i Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty. Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem, obecnym wśród nas biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Barnabą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Panie nasz Boże, oddając cześć świętemu Barnabie apostołowi, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy kiedyś bez osłony oglądali Chrystusa, którego ofiarę sprawujemy w sakramentalnych znakach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi kochani, dziękujemy sobie wzajemnie na modlitwę i zapraszamy się wzajemnie do przejścia do domu arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej 17/19, gdzie będzie konferencja, tak nazywacie? Konferencja, po której będzie przyjacielskie spotkanie, no i rodzaj obiadu, posiłku, bardzo charakterystyczny, przygotowany przez poszczególnych członków parafialnych oddziałów. To mi się przypomina w latach, nie wiem, 90. spotkanie FIAK-u, Federacji Akcji Katolickiej Międzynarodowej, kiedy z różnych krajów przywozili, szczególnie z Afryki były ciekawe potrawy, ponieważ przywozili produkty i przyrządzali w Rzymie różnego rodzaju potrawy, to myślę, że dzisiaj coś z tego też będzie. Także Bóg zapłać, przyjmijcie błogosławieństwo i za pół godziny rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.